KTSNA Siarkopol Tarnobrzeg poznał rywali w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzyń. W fazie grupowej podopieczny trenera Zbigniewa Nęcka zmierzył się z zespołami z Austrii, Francji i Hiszpanii. Zanim jednak Enea Siarkopol rozpocznie walkę o tytuł najlepszej drużyny w Europie, w piątek 3 września zainauguruje kolejny sezon w polskiej ekstraklasie. Na początek tarnobrzeski zespół podejmie we własnej hali Beniaminka z Tarnowskich Gór. Z kolei w drugiej kolejce w szlagierze ekstraklasy do Tarnobrzega przyjadą wicemistrzynie z Wrocławia. W kolejnych spotkaniach KTS zagra 10 września z SKTS w Sochaczewie i dwa dni później z Bebeto AZS w Tarnobrzegu. W zbliżającym się sezonie Enea Siarkopol będzie bronił 30 tytułu mistrzowskiego wywalczonego w maju tego roku. Od 1991 roku KTS w finale drużynowych mistrzostw Polski przegrał tylko raz w sezonie 2005-2006 z zespołem z Nadarzyna. Walkę o ligowe punkty rozpoczęła w miniony weekend trzecioligowa Siarka. Zanim jednak piłkarze wyszli na boisko, w piątek na Stadionie Miejskim odbyła się efektowna prezentacja. Kibice mogli poznać zawodników trenujących we wszystkich rocznikach, od najmłodszych 6-7-letnich Żaków, przez młodzików po juniorów starszych, łącznie ponad 300 młodych zawodników. Na zakończenie na podest wkroczyli seniorzy, czyli pierwsza drużyna Siarki, w składzie której w obecnym sezonie jest 31 zawodników. Ozdobą piątkowego wydarzenia były występy muzyczne sióstr Natalii i Diany Ciecierskich. Meczem z Wisłoką Dębica Siarka zainaugurowała nowy sezon w trzeciej lidze w grupie czwartej. Dzięki skutecznej grze w defensywie i wykorzystaniu błędów w obronie przeciwników, podopieczni trenera Sławomira Majaka odnieśli pewne zwycięstwo 3-0. Pierwsza połowa nie zapowiadała takiego wyniku, słabe zawody rozgrywali zarówno gospodarze, jak i goście, a strzałów w światło bramki było jak na lekarstwo. Sytuacja odmieniła się po przerwie, a dokładnie w 57 minucie, kiedy to Paweł Rogala, który wszedł za Dawida Bałdygę, wykorzystał podanie od Krzysztofa Zawiślaka, strzelając pierwszą bramkę dla Siarki. Niecałe 20 minut później, po rzucie rożnym egzekwowanym przez Mateusza Janeczkę, bramkę na 2-0 zdobywa Marcin Stefanik. I jeszcze lepsze wykończenie tej akcji w wykonaniu Marcina Stefanika. Kapitalne uderzenie głową i 2-0. W 86 minucie rzut karny dla Siarki wywalczył Bartosz Sulkowski, nieprzepisowo zatrzymywany przez golkipera Wisłoki. Podyktowaną jedenastkę na bramkę zamienia Stefanik i Siarka ostatecznie wygrywa z Wisłoką 3-0. Stefanik i Siarka prowadzi z Wisłoką już 3-0. No, chciałem pogratulować Siarce, bo wygrali zasłużenie oczywiście. Bramki, które traciliśmy, to jest kuriozum. To zawodnicy już w szatni swoje usłyszeli. Tutaj nie będę się rozwodził nad nazwiskami, nie będę się rozwodził, jak te bramki były, jakie okoliczności tych bramek były, które padły. Ale to są skandaliczne okoliczności. To na poziomie, myślę, że Ligi Okręgowej takie bramki nie powinny padać. Nam się zdarzyły na poziomie trzeciej ligi. Niektórzy zawodnicy chyba pomyśleli, że po udanym sezonie poprzednim, że wszystko przychodzi samo. No niestety nie przychodzi samo, bo przede wszystkim liczy się ciężka praca. Przede wszystkim liczy się charakter, zaangażowanie, ambicja. Później dokładamy grę w piłkę. U nas chyba ta gra w piłkę, ta kreatywność była trochę na za wysokim miejscu i niestety tak to wyszło, że w sektorach, których nie powinniśmy podejmować aż tak dużego ryzyka, my to ryzyko podjęliśmy. Mieliśmy też taki swój plan, żeby właśnie pierwszą połowę gdzieś nie starać się wchodzić w jakieś kombinacyjne gry, bo wiedzieliśmy, że zespół Wisłoki jest bardzo groźny po odzyskaniu piłki i w tym pierwszym szybkim ataku. Wykluczyliśmy to, bo praktycznie żadnej sytuacji na pierwszej połowie nie stworzyli, praktycznie to nam nie oddali żadnego strzału i to była taktyka na pierwszą połowę. Wiadomo, takie mecze są do pierwszej bramki. Ta pierwsza bramka, która padła po strzeleniu przez zmiennika Pawła, to Rogale otworzyła mecz i wydaje mi się, że jeszcze ostatnie pół godziny zdecydowanie dominowaliśmy na boisku, czego konsekwencją były dwie strzelone bramki. Cieszę się bardzo, bo tamten sezon dwie porażki w meczu z Wisłoką, pierwszy u siebie 0-1, drugi w Dębicy 4-1, więc też tacy byliśmy troszeczkę mocno nabuzowani, żeby te role się odwróciły. Udało nam się po dobrej grze, szczególnie w drugiej części spotkania. Cieszymy się z tych trzech bramek i przede wszystkim z tym, że zachowaliśmy czyste konto. W meczu przeciwko Wisłoce
Wisłoce w barwach siarki nie wystąpił jeszcze 28-letni Hiszpan Agudo Martinez. Czekamy na certyfikat z Hiszpanii. To jest jedyne jakby ograniczenie, które nas teraz gdzieś tam ogranicza w występach Iwana w naszej drużynie. Już powoli dochodzi też do siebie i fizycznie, także myślę, że jak ten certyfikat do nas dojdzie, na pewno będziemy korzystać z jego usług. Czasami te certyfikaty idą bardzo długo. Jeżeli on będzie bardzo fajnie, bo tam też zwiększy możliwości ofensywne z przodu, a jeżeli nawet to nie nastąpi na siniawe, to miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już na 100%, bo wiadomo, że Iwan nie po to był usilany tutaj, żeby gdzieś siedzieć i oczekiwać na ten swój debiut w naszej drużynie. Miejmy nadzieję, że to się szybko potoczy, sprawy formalne będą załatwione w tym tygodniu już. W ramach drugiej kolejki siarka podejmie w Tarnobrzegu Sokoła z Sieniawy, który na inaugurację przegrał z Orlentami z Radzenia Podlaskiego aż 0-4. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę 14 sierpnia, początek godzina 17. W meczu pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola, grający w klasie A junior Zakrzów, podejmował reprezentanta klasy okręgowej rezerwy siarki Tarnobrzeg. Od początku spotkania to młodzi siarkowcy kontrolowali sytuację na boisku, swojej przewagi nie potrafili jednak przekuć na bramkę. Najlepszą okazję do tego mieli w 20 minucie, jednak podyktowany rzut karny obronił bramkarz gospodarzy Krzysztof Wolak. W 37 minucie po stałym fragmencie gry niespodziewanie to junior wychodzi na prowadzenie. W drugiej połowie obraz gry niewiele się zmienił, to młodzi siarkowcy głównie atakowali, szukając swojej szansy pod bramką rywali. Jednak i tym razem sztuka ta im się nie udała, skutecznie skontrowała za to drużyna juniora, która dzięki trafieniu Michała Kułagi na 2-0 gra dalej w rozgrywkach pucharowych. Nie będę kłamał, że puchar nie jest naszym celem. To są kolejne mecze w środę, więc tutaj może być troszkę już inaczej. Te terminy środowe będą na pewno inaczej wyglądać. Będziemy mieć troszkę bardziej okrojony skład, więc może być to w drugą stronę. Ale wiadomo, że przeszliśmy tą rundę, więc podchodzimy z podniesionym czołem do następnej. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Zespół Zakrzowa wygrał zasłużenie, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, no i trudno, no i przegraliśmy mecz. Ale też no, przy takim ostrym meczu, też sędzia główny pokazał tylko jedną kartkę, no to tylko śmiech na sali, no ale pozostawiam to bez komentarza, dlatego że to są młodzi chłopcy, oni po prostu nie udają, grają jak stoją na nogach, to stoją. Jeśli jest faul, to naprawdę już jest faul, no niestety uważam, że nie do końca sędziowie dali radę w tym meczu. Ale mówię, gratulacje dla Zakrzowa i musimy się z tą porażką niestety pogodzić. Mecz z juniorem był dla rezerw siarki ostatnim sprawdzianem przed startem ligi. W ramach pierwszej kolejki stalowowolskiej klasy okręgowej podopieczni trenera Szkutnika zmierzą się z Pogonią w Leżajsku. Za tydzień rusza już liga. Większość chłopaków będzie grało to, co dzisiaj grało z Zakrzowem. Na pewno w tej klasie okręgowej. Plus ewentualnie, jak będzie taka możliwość, to ktoś jeszcze może dojdzie z rezerw pierwszej drużyny do tego zespołu. Także tak to będzie wyglądało. No na pewno Okręgówka będzie bardzo mocna. Gorzyce się wzmocniły. Przyszło paru zawodników. Na pewno Nisko jest kandydatem do awansu. Unia będzie chciała jeszcze urwać punkty. Także tutaj widzę w tych trzech drużynach, widzę faworytów. Choć na pewno Stalowa, druga drużyna tak samo będzie mogła urwać najlepsze punkty. A my gramy, no fajnie by było, żeby być nawet w tej piątce, gdzieś w czołówce też, jak się uda komuś z faworytów urwać jakieś punkty. No to było fajnie, no. Ale tak jak zawsze powtarzam, no celem jest ogrywanie tych chłopaków, żeby później łatwiej wchodzili do tej ligi seniorskiej, do pierwszego zespołu. No i taki mamy cel. Jedni dają radę, drudzy mniej dają radę, no ale musimy ich ogrywać, no. Bo to jest ta druga drużyna. Ligowe zmagania w weekend rozpoczyna również junior. W letniej przerwie kadrę zespołu z Zakrzowa zasiliło kilku nowych zawodników. Świątek Dawid z Siarki, Wolak Damian, Wolak Tomasz z Mokrzyszowa, Karol Brożyna z Wielowsi, Tomek Malicki z Mokrzyszowa. Także to są ci chłopcy, którzy przyszli. Gramy o utrzymanie, chcemy sobie zapewnić to utrzymanie może trochę wcześniej niż w tamtym sezonie. W tamtym sezonie do końca praktycznie walczyliśmy o to utrzymanie. Było dużo nerwów, dużo stresu, urazy i to się wszystko nawarstwiało. Teraz byśmy chcieli spokojnie dograć tą ligę i mieć troszkę wcześniej spokojną głowę, że tak powiem. W ramach pierwszej kolejki junior podejmie LZS z Woli Rzeczyckiej, OKS Wielowieś Czarnych z Lipy, Wspólnota pojedzie do Słowenina do Grębowa, Wisan zaś do Unii do Skowierzyna.